Cześć wszystkim, Krystus z tej strony. Witam w kolejnym odcinku z serii zdobyczy growych z miesiąca lipiec i sierpień. Troszkę tych gier się nazbierało, powiem wam szczerze, ponieważ nie było mnie jakiś czas. Ale to tak kupowałem, a nie kręciłem żadnych filmów i pomyślałem właśnie, że w końcu muszę coś nagrać i wrzucić. Miałem taką właśnie ochotę straszną od dawna, ale jakoś nie wiedzieć jak to z czasem. Z takich informacji dodatkowych to rozszerzyłem sobie swoje kolekcje o gry do PlayStation 3. Wcześniej nie miałem żadnych gier na PS3, ponieważ jakby skupiłem się tylko na Xboxie 360, no i PSP. Ale teraz wpadło kilka fajnych tytułów z Lombarda, z OLX-a, takie z różnych źródeł. Także pokażę wam dzisiaj, co wpadło na PS3. I dodatkowo rozszerzyłem sobie kolekcję również o gry na PS2, ponieważ jak wiecie z poprzedniego odcinka kupiłem sobie slimkę fajną w zestawie, w boksie z wszystkimi instrukcjami, pełen komplecik, ale nie miałem żadnych gier na nią, także również rozpoczynam kolekcjonowanie gier na PS2, także ja nie przedłużam i lecimy z tematem. Może na pierwszy rzut, bo dzisiaj nie będą, nie tylko gry będą, ale również sprzęcik, także udało mi się dorwać fatkę PS2 w bardzo fajnym stanie. Jak widać tutaj nierozbierana, ponieważ ma oryginalną plombę, oryginalne zaślepki, śrubki. Jest bardzo im będzie przydatna. Kupiłem ją z tego względu, ponieważ była okazyjna cena. 7 dych za ją dałem. Może tak postawię. 7 dych dałem za tą konsolę. No i co? Chcę się po prostu jakby zabezpieczyć, ponieważ moja slimka już chyba zaczyna rysować płyty, a mam parę fajnych tytułów, na które długo polowałem, także będę sobie po prostu używał tej fatki, żeby po prostu ogrywać sobie te tytuły. Bardzo fajny stan, tak już mówiłem, 70 zł, także aż żal było nie wziąć. Dobra, i co? Może od razu, jak jesteśmy przy temacie PlayStation 2, to pokażę wam, jakie gry udało mi się zakupić. Tutaj nie kupiłem tego, tylko tą Vice City sobie kupiłem od razu przy slimce. Także może postawię to tutaj, żeby widać, jakie gry już udało mi się zdobyć. No i może od razu na pierwszy rzut, to na czym najbardziej mi zależało, żeby zacząć przygodę z grami na PS2. Udało mi się dorwać obydwie części God of War. Oczywiście wydania premierowe, tak jak ja to lubię najbardziej i czego najbardziej oczekuję od tej kolekcji. One były chyba zamawiane z Allegro, ale od dwóch różnych użytkowników. No niestety musiałem troszkę za nie zapłacić, bo chyba wyszły mnie, jedynka wyszła mnie około 40 zł, a za dwójkę musiałem dać około 50 zł, przepraszam, ponieważ tych premierowych jest strasznie mało wydań. Tak jak widzicie, mamy tutaj jedynkę God of War'a. Cyk, kładę tutaj. No i oczywiście dwójeczka, pełen komplet również z instrukcją i wersja angielska. Także mamy tutaj obie części God of War'a. Swoją drogą zacząłem ogrywać jedynkę, po prostu to jest PS2 mnie tak urzekła, kupiła mnie po prostu tym. Nie wiem co w tej konsoli jest takiego, ale naprawdę jest sztosiwo się gra na tym po prostu. Kolejna gierka na PS2 to Black, gra polecana jako tytuł obowiązkowy na PS2, wydanie europejskie, jak widzicie tutaj. Niestety to nie jest chyba instrukcja do tej gry, ponieważ to jest chyba po prostu taka reklamówka EA Games. Tutaj są wszystkie gry od EA Games, a nie ma instrukcji od Blacka, także można powiedzieć, że mam taki półkomplet jakby. Ale zawsze coś lepszego niż jakby tam miało nic nie być. Także mamy Black na PS2. Kładę tutaj, wyostrzamy. Dobra, lecimy dalej.
Tytuł, z którym mam bardzo dobre wspomnienia, ponieważ od Medala zaczynałem od części Alit Assault na wersję na komputer. Tak więc kupiłem sobie za 14 zł za Allegro Medal of Honor Frontline, ponieważ to jest chyba kontynuacja zaraz po Alit Assault. Jeśli się nie mylę, to proszę poprawcie mnie. Oczywiście wersja angielska, pełen komplet, wydanie premierowe. Tak to się prezentuje. Cyk, mamy Medal of Honor. Również będę ogrywał. Dobra. I ostatni tytuł, który udało mi się wyrwać. Jest to Cold Fear. Gierka dosyć rzadka z tego, co patrzyłem tam na internecie, na Allegro. Chociaż wiem, że Allegro w ostatnimi czasie to nie jest wyznacznik jakiś. Ale gierka dosyć droga. Udało mi się ją wyrwać na OLX-ie za 35 zł plus przesyłka 5, ponieważ teraz jest tam jakieś promocja na te wysyłki. Nie byłem przekonany do tego, co w ogóle przyjdzie w tej paczce, ponieważ na Allegro ta gra chodzi no, dosyć chyba ponad 7 dych, około 80 sięgają ceny na Allegro. Także zaryzykowałem, ale powiem wam, że płytka jest naprawdę w dobrym stanie, ponieważ już wcześniej sobie na to patrzyłem. Płyta jest w dobrym stanie, mamy tutaj cały komplet, jest tutaj instrukcja. No i co, wydanie angielskie, nie wiem, chyba mówiłem już o tym, i premierowe. To jest taki horror od Ubisoftu, pierwszy horror, jaki wydał Ubisoft tego gatunku. I kiedyś, kurczę, zacząłem grać w tą grę chyba na PC-cie, ale to bardzo dawno i chciałem sobie właśnie powrócić do tej gierki, a nie wiedziałem, że ona jest aż taka droga po prostu na PS2. Także mamy tutaj Cold Fear, bardzo fajny tytuł. I tutaj, może dam tutaj z tej strony, bo nam troszkę ucina tą moją kolekcję. Także mamy Cold Fear i tak prezentuje się na dzień dzisiejszy kolekcja moich gier na PS2. To są wszystkie gry, jakie posiadam. I mam nadzieję, że sobie je ogram w niedługim czasie, chociaż z tym czasem to ostatnio jest ciężko dosyć. Dobra, lecimy dalej. I udało mi się zdobyć również poprzez Allegro na PSP GTA Liberty City Stories. Nie za tyle, dokładnie za 25 zł. Oj, ostrość, nie złapię. Ale nieważne, tutaj jest paragon nawet. Płytka spoko, tutaj mamy tą ulotkę, ale niestety nie ma mapy. A wiecie, że ja lubię po prostu kompletne wydania, więc musiałem troszkę przykombinować i na OLX-ie tutaj mam zapakowane. Zaraz wam pokażę, co to jest. No, zapakowane dosyć fajnie. Udało mi się zdobyć mapę do tej gierki za równe 10 zł. Tak, żeby już był komplet z plakatem, z mapą i z tą ulotką. Także mamy tutaj mapę, cyk, i mamy komplet Grand Theft Auto Liberty City Stories na PSP. Mam już Vice City, także brakowało mi Liberty City Stories. Kładę tutaj PSP, mamy załatwione. I teraz gierki, które udało mi się zdobyć na PlayStation 3. Postanowiłem zacząć od takich ekskluzywów, które są obowiązkowe na PS3. Mianowicie premierówki Uncharted 1, 2 i 3. Troszkę musiałem się naszukać, żeby w ogóle znaleźć premierowe wersje z takim ładnym arcikiem. Nie żadne platinum, ani tam do druki, jak to się mówi. Mamy jedynkę, mamy dwójkę również premierową. Po polsku nawet. Również fajny arcik. Strasznie mi się to podoba w ogóle. Szkoda, że już teraz takich nie robią wydań. I trójka Uncharted, również wydanie premierowe.
środek, komplecik, art. Także mamy komplet. Uncharted 1, 2 i 3 na PlayStation 3. Jeszcze z OLX-a sobie dodatkowo na Playka, na Playa 3. Killzone 3 w wersji polskiej. Również wersja premierowa. Też z takim ładnym obrazkiem. Cyk. Killzone 3. Jeszcze poluję na 2. Bo te jedynki HD, w wydaniu HD chyba mi się nie uda zdobyć, ponieważ to już straszne pieniądze. I ostatnia gra kupiona poprzez OLX na PS3, bo reszta to z Lombardu, to Motorstorm Apokalipsa. Gierka też stoi dosyć w cenie. Też ją ciężko znaleźć w wersji w wydaniu premierowym. Mi się udało chyba ją kupić za, nie pamiętam, albo 20, albo 25 zł. Też bardzo fajne wydanie. Oczywiście też będę polował na Arctic Edge, chyba tak to się nazywa to wydanie, i zwykły Motorstorm. Jakby ktoś miał, to z chęcią odkupię tą serię Motorstorm. Dobra, i teraz mamy 4 gry, które udało mi się na PS3 zdobyć w Lombardzie. Pierwsza to taka podstawowa, Call of Duty Black Ops 2 za 20 zeta, oczywiście w komplecie. Wziąłem sobie tak, ponieważ leżała samotnie na półce, za tą kasę to myślę, że się opłaca. Oj, chyba już pokazałem. Ale okej. Okay. I gra, na której mi najbardziej zależało, czyli Gran Turismo 6 za 3 dychy. Tu jest Paragon. To było razem kupione z tym Black Opsem Call of Duty. Wydanie premierowe oczywiście z BM-ką jako art. Gran Turismo 6. Myślę, że dobra cena, ponieważ na OLX-ie albo Allegro chodzi około chyba 45 albo pod 50 już nawet podchodzi. A tutaj jest jeszcze polska wersja, premierówka. Cyk, do kompletu. Kurczę, ta ostrość. I kolejne dwie gry. Dragon's Dogma Dark Arisen. Jest to taki hack and slash RPG, wydanie angielskie, w pełnym komplecie, instrukcja, płyta, również z Lombardu, za 2 dychy, od Capcomu. Także myślę, że sobie to też ogram. Cyk. I ostatnia gierka z Lombardu na PS3, Tomb Raider Underworld. Za 20 zł, ponieważ pani mi spuściła 2. Wersja angielska z instrukcją. No i płytka też, nawet w przyzwoitym stanie. Także tyle gierek na dzisiaj. Troszkę zasiliłem swoje kolekcje zarówno na PS2, PS3. Wiem, że na PS3 to nie są żadne jakieś tam szały, jeśli chodzi o te tytuły, ale myślę, że na dobry początek to fajnie sobie mieć właśnie te Uncharted. Będę polował właśnie na dalsze części Killzona, na 2, Motorstorma i Gran Turismo. Myślę, że sobie też skompletuję te poprzednie części. No a potem to po prostu będę kupował to co będzie w fajnej cenie, jakieś perełeczki. No to tyle. Dzięki za oglądanie, dzięki, że jesteście. Jeśli wam się podobało, no to dajcie łapkę w górę, skomentujcie. Bardzo lubię z wami rozmawiać w sekcji komentarzy. Także jeśli macie ochotę, to komentujcie, lajkujcie. I do następnego filmu, który będzie już za niedługo. Trzymajcie się. Cześć.